Dzień dobry, Marta z tej strony, Marta Omacher. Ja tak przy weekendzie chciałabym się trochę rozmarzyć i pozwolić Tobie się rozmarzyć. Jeżeli jesteś osobą, która lubi podróżować, zostań ze mną, ponieważ ten live jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś osobą, która nie lubi podróży, niekoniecznie jest to dla Ciebie. Wiem, że niektóre osoby nie lubią podróżować. Ja osobiście kocham. Kocham i jak gdzieś polecimy, coś pozwiedzamy fajnego, później jestem taka naładowana dobrą energią, a przylecimy do domu, nie wiem, tydzień, dwa, ja już jestem tak naprawdę gotowa, żeby lecieć w nowe miejsce. Uwielbiam zwiedzać, może dlatego, że przez długi okres czasu nie mogłam podróżować i chyba dlatego tak bardzo teraz to kocham. Dobrze. Darmowe podróże. Oczywiście potrzeba je wypracować. Są oczywiście darmowe, opłacane przez firmę. Jeżeli mówimy o pracy przez internet, ja jestem zwolennikiem w ogóle network marketing, czyli to nie jest po prostu praca przez internet, taka o, to jest budowanie Twojego własnego biznesu, używając social media, czy też w biznesie tradycyjnym. To jest Twój własny biznes. Ja tu mówię o takim stylu pracy, bo czasami możecie sobie pomyśleć, że mówię po prostu o jakiejkolwiek pracy przez internet, a których jest mnóstwo teraz, bo wiele biznesów tradycyjnych przeniosło się na online. Ja mówię o Twoim rozpoczęciu swojego własnego biznesu, gdzie Ty jesteś sama swoim szefem, gdzie Ty dysponujesz godzinami, z kim pracujesz, z kim się dzielisz produktami, z kim się dzielisz możliwościami pracy, kiedy Ty decydujesz, kiedy pracujesz, o której pracujesz i czy pracujesz. Ja mówię o takim stylu pracy, jest to inaczej network marketing. Więc te podróże odmieniają życie i pamiętam, jak marzyłam o wylocie do Grecji. Pracowałam cały rok na to, żeby się właśnie zakwalifikować na taką darmową wycieczkę, bo w network marketing oprócz tego, że pracujemy, wiadomo, pracujemy codziennie i mamy co miesiąc wypłaty, takie główne wypłaty są co miesiąc, to oprócz tego możesz właśnie jeszcze otrzymać taką dodatkową, darmową wycieczkę, która jest w pełni opłacona przez firmę. Przelot jest opłacony przez firmę, hotel jest opłacony przez firmę i jeszcze dają Ci gotówkę i jeszcze dają Ci różne tam fajne miejsca do zwiedzenia. Więc co mogłabym Ci powiedzieć, to jest to, że idealna opcja dla wielu młodych mam, dla mam nastolatków tak samo, ponieważ nie ma jak zabrać dzieci i męża na taką darmową wycieczkę. Myśmy akurat rozpoczęli takie darmowe podróże w 2016 roku wylotem do Grecji. Nigdy bym nie pomyślała, że będę w Grecji. Było przepięknie, był to pierwszy raz, kiedy tam byliśmy i później już co roku tak naprawdę kwalifikujemy się. Nie tylko ja, tylko coraz więcej osób z Global Team, bo mamy taką naszą grupę Global Team, osoby, które pracują przez internet, tak naprawdę Polonia, mieszkająca na całym świecie, również kwalifikują się na przeróżne darmowe wycieczki. Więc również i Ty możesz. Aby w ogóle zacząć się kwalifikować na takie podróże, potrzebujesz minimum popracować przez jeden rok, bo te kwalifikacje trwają jeden rok. Możesz wcześniej, ale te kwalifikacje trwają jeden rok, zazwyczaj od stycznia do grudnia, albo od maja do maja, więc możesz i Ty się kwalifikować. Mi zeszło parę lat, zanim ja zaczęłam się kwalifikować, zanim zbudowałam na tyle duży biznes, żeby się kwalifikować na te wyjazdy, ale w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, jeżeli podejmiesz współpracę w network marketing na poważnie, gdzie faktycznie wiesz, co firma Twoja oferuje, wiesz, co możesz osiągnąć, wiesz, że to jest Twoja przyszłość. Jeżeli weźmiesz się za to poważnie, to dziewczyny w dzisiejszych czasach, po roku czasu, faktycznie kwalifikują się na te wyjazdy. I tak naprawdę, patrząc tak na przestrzeni czasu, gdzie ja byłam i jak to wyglądało kiedyś, a jak teraz to wygląda, macie ogromne możliwości, które tylko od Ciebie zależą, czy je wykorzystasz.
Czy te możliwości wykorzystacie? Oczywiście jest wiele fajnych innych prac na świecie. To nie jest tak, że network marketing jest jedyne i najlepsze, ale dla mnie jest. Dla mnie jest, była to i nadal jest niesamowita szansa na darmowe podróże, gdzie zabieramy dzieci, zwiedzamy świat. Już niedługo wybieramy się również na koszt firmy na Bali ze stopem w Japonii, jak i również do Tajlandii. Ja bym nigdy nie była tam, uwierzcie mi, na pewno bym tam nie była. Tak samo jak w 2022 roku byliśmy w Abu Dhabi. Też bym tam pewnie nigdy w życiu nie była, ale te wycieczki są zawsze zorganizowane na najlepszym poziomie, na najwyższym poziomie, gdzie nie tylko zwiedzasz, ale też się edukujesz, spotykasz ludzi z całego świata, którzy mają takie same cele jak i ty, którzy po prostu również budują taki sam biznes, jaki ty budujesz. Także tyle odnośnie podróży. Chciałabym ci powiedzieć, że takie coś jest możliwe i jeżeli ty kochasz podróże, tak jak ja kocham podróże, to warto związać się z branżą network marketing, wybierz sobie firmę, która tobie odpowiada, a jeżeli już pracujesz w networku, to mogę ci powiedzieć, że warto skupić swoją uwagę na tym, co twoja firma oferuje, jakie wycieczki ma, co potrzeba zrobić na te wycieczki, żeby się kwalifikować i dajcie sobie szansę, żebyś ty osiągnęła te wycieczki, bo często w siebie nie wierzymy i po prostu nawet nie podchodzimy pod to, bo gdzie to ja? A jak zmienimy myślenie na to, że ty też możesz, to też osiągniesz te wycieczki. Bardzo polecam, naprawdę bardzo polecam z czystego serca. Także trzymajcie się mocno, miłego weekendu, pa, pa!